Siemanko, z tej strony Norbert, witam Was w kolejnym odcinku Streetwear Week. Przepraszam Was za mój głos, ale jeszcze w pełni nie wyzdrowiałem. Na wstępie chciałbym Was jeszcze zaprosić do pobrania aplikacji Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych promocjach. Linki do aplikacji macie w opisie oraz do odwiedzenia jeszcze mojego Instagrama OneNorbi. A jeśli chodzi o wyniki ostatniego konkursu, to będą na koniec tego odcinka, więc zapraszam. W zeszłym tygodniu na fanpage'u marki Clint pojawiły się dwa tajemnicze posty, które jak się potem okazało oznaczały jedną z najciekawszych kolaboracji na polskim rynku, a dokładniej Clinta z Milką. Tak, tym producentem czekolady. Clint idzie w kierunku najlepszych. Takie kolaboracje już się ukazywały wcześniej na rynku. Można na przykład wyróżnić Coca-Colę z Conversem albo Nike z Gatorade. Fioletowe bluzy oficjalnie zostały zaprezentowane na imprezie Sneakerness w Warszawie w ten weekend. Ja niestety tę imprezę musiałem odpuścić ze względu na stan zdrowia. Kolaboracyjne bluzy będą dostępne w drugiej połowie października i nie będą jakoś mocno limitowane, więc starczy dla każdego, kto będzie chciał je zakupić. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych fioletowych bluzach i ogólnie o marce Clint. Dwie kolorystyki nowych blazerów w kolaboracji z Off-White'em jednak nie ukazały się w czwartek, tak jak podawałem w poprzednim odcinku, ale ukażą się jutro, czyli w środę. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że nawet takie duże sklepy jak End podawały tamtą datę, więc coś musiało być na rzeczy i ta data musiała być w ostatnim momencie przesunięta. Premiera odbędzie się jak zawsze w formie losowania o godzinie 10 na Nike.com. A teraz czas na Easy, czyli temat, który musi się chyba przewinąć w każdym odcinku Streetwear Week, ale tym żyje ta społeczność, więc co zrobić? Pojawiła się data premiery drugiej już kolorystyki modelu 700, który niedawno zadebiutował w Europie. Nowe CW na pewno lepiej pasuje do jesiennej pogody i pomimo tego, że mi się na przykład podoba, to wiem, że zainteresowanie tą kolorystyką będzie dużo mniejsze niż poprzednią. Cena będzie taka sama jak ostatnio, czyli 1299 zł, a data premiery to 27 października. Ledwo co zadebiutowały w Europie te 700-ki, a już można zobaczyć w internecie zdjęcia, dokładne zdjęcia kolejnej edycji tego modelu, czyli Easy Boost 700 V2. Kolorystyka Static, cena będzie taka sama jak w przypadku V1, a premiera odbędzie się prawdopodobnie na początku 2019 roku. A skoro już jesteśmy przy kolorystyce Static, to w grudniu zadebiutuje ta kolorystyka na modelu Easy Boost 350 V2. Będą to pierwsze 350, które mają taki prześwitujący pasek z boku i będą prawdopodobnie dodawane też dwie pary sznurówek, co też jest nowością, jeśli chodzi o ten model. Cena zapewne pozostanie standardowa, a jeśli chodzi o tą kolorystykę, to mi się bardzo podoba, więc prawdopodobnie się na nią skuszę. W sieci pojawiły się oficjalne zdjęcia nowych konwersów w kolaboracji z Off-White'em. Zmiany w porównaniu do pierwszej wersji można powiedzieć, że są ogromne. Pierwsza wersja w większości była przezroczysta, a ta druga mi się osobiście nie podoba. No wygląda tak, jak teraz widzicie na ekranie. Cena będzie prawdopodobnie taka sama jak w przypadku pierwszej wersji, a premiera nastąpi prawdopodobnie 8 października. Światło dzienne ujrzała najnowsza kolaboracja Adidasa z Bape'em. Dużo osób czekało na tę kolaborację ze względu na przykład na Ultra Boosty, które teraz widzicie na ekranie. Według mnie no, nie wyglądają tragicznie, ale myślę, że spodobają się głównie fanom marki Bape. Cała ta kolekcja zadebiutuje 2 lutego 2019 roku przy okazji Super Bowl. Nike zapowiedziało, że w najbliższych miesiącach pojawi się nowy i tańszy model HyperAdapt. Dla tych, co nie wiedzą, HyperAdapt to takie samowiążące się buty od Nike, które zadebiutowały w 2016 roku. Cena tych butów była zaporowa, bo kosztowały aż 3000 zł, dlatego były traktowane głównie jako ciekawostkę i miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej, jeśli chodzi o design, bo też do mnie jakoś specjalnie nie przemawiał i przede wszystkim taniej. W tym tygodniu na dropie Supreme pojawią się dwie kolaboracje. Pierwsza z Championem, będzie to taka kurtka dostępna w czterech kolorystykach, jak teraz widzicie na ekranie, a druga kolaboracja z Vansem i będzie to model Vans Seed Pro, który będzie wyglądał mniej więcej tak, jak teraz tutaj Wam pokazuję. Prawdopodobnie pokażę Wam tu dopiero mockupy, a nie oficjalne zdjęcia, ale mniej więcej tak to się powinno prezentować. Premiera jak zawsze o godzinie 12 w czwartek. Na evencie Hypefest ekskluzywnie pojawi się w sprzedaży model Puma Cell Venom, taki jak widzicie teraz na ekranie. Według mnie w tej kolorystyce prezentuje się mega dobrze, wpasowuje się idealnie w aktualnie panujące trendy i mam nadzieję, że Puma wypuści większą ilość kolorystyk na rynek i będą łatwo dostępne. Cena tych butów wynosi $150, czyli w przeliczeniu na polskie powinna wyjść w okolicach 650-700 zł. Sean Waterspoon wrzucił na swój Instagram zdjęcie sampli drugiej kolorystyki hybrydy
wtedy Air Max 1 z 97. Po ogromnym sukcesie w tym roku Nike z Seanem pracują nad drugą kolorystyką, która prawdopodobnie ukaże się na Air Max Day 2019. W tej wersji, w której teraz Sean pokazał ten model, do mnie nie przemawia. Ta kolorystyka jest tak jakby zbyt prosta, ale jeśli na przykład nie będą całe w jednym kolorze, ale na przykład będzie kilka odcieni tego niebieskiego, tak jak teraz wam pokazuję tutaj na ekranie, to według mnie wtedy będzie to wyglądać bardzo dobrze i będą miały szansę zdecydowanie powtórzyć sukces z tego roku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli chodzi o konkurs, który zapowiedziałem w poprzednim odcinku, to zwycięzców macie teraz na ekranie. Ja się z wami skontaktuję prawdopodobnie przez Instagram i wyślę wam buteleczki od Kicks Doctor. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku Streetwear Week za tydzień. Teraz one już pewnie zostaną we wtorki, bo wydaje mi się, że to jest lepszy termin niż piątki. A jeszcze chciałbym wam tylko powiedzieć, że Co Noszą Gwiazdy oczywiście wrócą niedługo. Teraz po prostu nie ma, bo Dominik jest na urlopie. Do zobaczenia.